Klient, właśnie, ziomek dba o klientów. Totalnie, wiecie co, było to tak spontaniczne. Jest, ej, jestem ciekaw. Bo jeszcze była opcja, żeby nie spierdalać, tylko tam zostać i poczekać, co nie? W sumie mogliśmy poczekać, a nie spierdalać, jak lamusy jakieś. Ajajaj. Trochę tak chaotycznie to wyszło. Czasami brakuje mi takich decyzji typu, nie wiem, kogoś zapierdolić, ja nie wiem po prostu. Gra trochę nie przemyślała niektórych decyzji, które chciałbym podjąć. Elo Milano, elo, co to za gierka? Milano 188, dziękuję ci za 14 miesięcy pięknych subskrypcji GG Chaciksy. To jest gra, która się nazywa Road 69 i generalnie opowiada o lasce, która podróżuje sobie tytułową drogą i po drodze przeżywa różne przygody, takich jak zamachowców, pijanych kierowców, żuli, meneli, agresywne dzikie wilki, no i generalnie i podejmuje różne decyzje. Który, najgorzej, że często są decyzje, które w życiu bym nie podjął. Przecież w takiej sytuacji każdy normalny, myślałem, że ona wyjdzie z tego auta, podejdzie, weźmie młotek i pomoże temu zbrodniarzowi dobić tego gościa w bagażniku, bo się strasznie rzucał. A kurwa, nie było w ogóle takiej opcji. To jest przecież niedorzeczne. Dobra, mała przebieżka, będzie git. Przebiegniemy sobie trochę, a... O, jakaś menelica tu się rozbiła, dobra. No good. A nie, to pani Pol, pani to psiarz, niedobrze. Musimy być ostrożni z psiarzami, nie ma żartów. Swoją drogą, jakie mam umiejętności? W ogóle dostałem przez przypadek, mądry się dzieciak potrafi znaleźć uniki do robienia różnych rzeczy, no, nieźle. Karma wraca, hehe. Próbuję przekroczyć granicę. I can't believe you just told me that. Now, come here. Żartowałem! Boże! Get back here, kid! Kurwa! Stop right there! Żartowałem, kurwa! Ja pierdolę, nie zna się na ten! Central. Got a flat and a border crosser in my car. You copy? No daj spokój, to był żart! Do you copy? Nie ma zasięgu chyba. Uff, to przynajmniej tyle. No kurwa, żartowałem, ja pierdolę, panie policjancie. Proszę natychmiast mnie wypuścić, no. To by kurde żart tylko, wiesz co to znaczy żart? No, chyba nie za bardzo, co nie? Kurde, ja pierdzielę jeszcze ten. No. Jaki przypał ogólnie, dobra, no i co ja tu przepraszam bardzo, Happy Mother's Day? Co ja tu przepraszam mogę zrobić teraz? O, o, dobrą chce mnie pani zabrać, nie zakuła mnie pani w kajdanki? Be thankful you're not, okay? And keep that trap shut. Oh, come on! What do you know? No, znam się na prawie. Ma pani zły dzień. You don't know the half of it. Fine. What do I have to lose? Get out here, kid. But no. Don't try and run away. You'll regret it. Dobra, kurde. No, a z psiarzami nie ma łatwo, co nie? Dobra, otwieraj te drzwi. Kurwa. No, nie próbuj uciekać. Jakbym chciała uciec, to co? Dobrze, znam się na kołach. Mamy... Mama nauczyła mnie pewnej sztuczki. No. Oh yeah? Tak! Mega się dobrze na kołach znam, mówię ci. Patrz na to. Siłą mocy. A, widzisz, myk! No dokładnie. Tak jebła, że my koła nie ma. Sruj jedną ręką, jak jakiś tor. Tak, to się kurwa robi. Oh yeah, i teraz patrzcie na to. Załóż koło zapasowe, nie mamy koła zapasowego. O, tu jest koło zapasowe. Hua, moc podnoszenia. Siła. Patrz na to, jedną łapą. Sru. Hey, don't stop there. The pump's behind you. Hua. Pompka. Czas to napompować. I sru. You know, you remind me of my son. He's always fixing things. Always breaking things too. Trochę ponad normę. Zapompujemy. Zdobyto przedmiot zatyczka. A chyba się nie da. Nie da się ponad normę założyć. Thanks a lot, kid. Gotta say, I'm impressed. To co, opuścisz mnie teraz wolno? Just my luck. Come on, follow me. A gdzie ty znowu mnie prowadzisz? No, jeszcze na mną zakułaś mnie w kajdany.
Wchodzę pod drzewo, wiesz, że podczas burzy się idzie pod drzewo. Samochód jest najlepszym ochroną przed deszczem. To nie jest bezpieczne ogólnie. Jak piorun wjebnie w drzewo, to będzie po nas. Yes. Most of the time. It's just like any other profession. You got your good apples and you got your bad ones. I sure as hell don't. I'll take that as a compliment. I guess. Czy bierze ktoś łapówki? I just have a lot on my mind. With you? That's all right. No offense. Yeah, maybe you're right. It's just that my son, my adopted son, ran away. I knew something that he didn't. A secret. And when I told him, he got upset. I told him who his biological parents were, or as much as I know about them anyway. Dangerous people, kid. Very dangerous. They were members of the Black Brigades, the terrorist group responsible for the attack at the wall. You know about the attack in 86, right? That's the day I met my son. Kid, I'm a police officer. Don't believe the conspiracies. I was working security, hired to protect Iraq at the wall's opening ceremony. Everything was going fine until it wasn't. I barely saw the truck before it crashed into the mountain. Just a flash. Next thing I knew, rocks were falling on the crowd. It was awful. You have no idea. The screams. Everything was just so terrible. At some point, I looked down and there was my son, silent, covered in dust, looking up at me. Maybe I shouldn't have, but I picked him up and brought him home with me. I just had to make sure he was going to be safe. I had to. I looked in the papers for months after. Searched the missing children reports every day. There was nothing. It's not unusual for brigades to cut ties with family. I do. What other explanation is there? I guess I deserve all this. I kept the truth from my baby. I thought it would hurt him. It did, but part of me didn't tell him because I was jealous that I wasn't his real mother. I hope so. Central to Unit 2, do you copy? Over. I should get that. Just promise me something. Turn around and go home, okay? Your parents miss you. Kurde, jakby było smutne. Masakra. Niby taka zwykła gra, jest tu strasznie smutnych wątków. Cały czas gadają o jakichś smutkach. No i zostawiła nas na tym wypizdowie. Moglibyśmy iść pieszo. Moglibyśmy zamówić autobus. Ale złapiemy stopa. Co tam? Kogo tym razem spotkamy po drodze?
A, okej, okay. Nie zapaliśmy stopa, bo nic tu kurwa nie jeździ. Okej. Okay. Niech będzie. Autobus? Za 7 tych? No, niech będzie autobus. Kurde, jesteśmy już prawie przy samej granicy. To chyba zaraz ending już, tak? Gdy przyglądasz się jakiemuś obiektowi, spójrz na niego ze wszystkich stron, może odkryjesz jakieś tajemnice. Dobra, dzięki. Poznaliśmy już praktycznie wszystkich bohaterów naszej wspaniałej przygody. Aaaa, złapaliśmy busa za 7 dolarów. Siema, siema, co my tu mamy? Zajrzyj do tyłu. O! Znalezione, nie kradzione, jak to się mówi. Autobus się praktycznie zwrócił. Warto było nim jechać. Od dawna jesteś w trasie, jedziesz, no, wie, no wiesz dokąd, co nie? Yeah. And you? Ja też! Are you frightened? Co ty, nigdy! Sorry. Nigdy się nie boję. Strach to nie jest moje imię. Co wy macie z tym odpoczywaniem? Kurwa, może ja nie chcę odpoczywać, tylko nie wiem, chcę sobie po coś porobić, pogadać z ludźmi, a ciągle oni chcą, żebym odpoczywał. No. Patrzcie, w pełni się zregenerowałem. Jestem mega zregenerowany, najedzony. Ciężko tu w ogóle, żeby nie być najedzonym i zregenerowanym, kiedy jedzenie na ulicy leży. Awake, eh? O, poszedł sobie. Kurde, spierdolił. He got off while you were asleep. I na jak się nie pożegnał? Może mnie pan tu wysadzi? Jeszcze się kawałek przyjadę. Yeah, fine by me. Czemu nie? Co będę już wysiadał, jak jakiś menel, jak możemy jechać? Dziewięć kilometrów do granicy, no nieźle. No nie był to za długi wątek ogólnie tutaj. No dobra. Granica jest w tamtym kierunku. Będzie trzeba się kawałek przejść. Ale menelisko. Nie, dobra, co ja pierdolę. Nie, no całkiem ładnie tutaj jest. Road 69. Dobra, niech tak będzie w takim razie. Chodźmy. Dobra, przejdziemy przez granicę i tralala. Szczęśliwe zakończenie. Proste i łatwe. No. O bogowie. O bogowie, jaką sobie tutaj pełną ścieżką idę. Zejdź na dół. No zejdę, no. O bogowie, poczekaj, psiarnia. A nie, to nasz ulubiony kierowca. I psiarnia, dobra. Nikt nie widział. Dobra, taktyczny przebieg na drugą stronę. Na Harnasia. Można pozdrowić. Bo Franio przesyła 5 zł na Harnasia. Można poprosić Loelo. Szambo Franio, dziękuję za 5 zł. Jeee, Loelo! Oczywiście, że można poprosić. Dziękuję ci serdecznie za tego wspaniałego donajcika. Dobra, czaty, musimy się przepierdolić przez granicę. Takie jest nasze zadanie. Jesteśmy uciekinierką. No, przez las. Nie wiem, czy wiecie, uciekanie przez granicę najlepiej robi przez las. Fakt, mogą być tu dzikie zwierzęta, potwory, albo wyjebany w kosmos widok w postaci, o kurwa, darmowego żarcia. A nie, to tylko radio. Ale można tworzyć nutkę, ale można usiąść w sumie. Czemu nie, kurwa? Jak król. Jaka obroża, co ty pierdolisz, to?
To jest opaska, taka wiesz, chusta. Bo gardło, bo chory jestem leciutko, to mam se noszę. Ach, zajebisty widok. O bogowie, jakie to jest, kurwa, kozak. Co tu mamy? Dobra, trzeba spuścić coś cyberbankowego, żeby był klimat. Trochę cicho lecisz. Kurwa, te radio strasznie cicho jest. Dobra. Dobra, wypadź stąd. Dobra, mamy dwie drogi. Drogą w lewo i drogą w prawo. Chodźmy w prawo. No. To jest po prostu ten, chusta, żeby mi ogrzewała gardełko, co nie? Żebym jakby przeziębiony jestem, czy wiecie o co chodzi. No. Aaaa. A co to za jakiś wodospad? Kurwa, ten nie przejdziemy. Dobra. Po zastanowieniu jednak musimy być drugą stroną, bo tędy nie przebiegniemy. Ach, zwykły spacer po lesie, kurwa, dzień jak co dzień. Szkoda, że ryb nie można połowić, to byłoby łowione. Byłoby, kurwa, łowione. No i niestety w grze nie widziałem funkcji chrania, więc bardzo mi się to nie podoba. Co tu mamy? Napisz, idź na wybory. Bunt, ufaj tylko sobie. Bunt. Myk. No, niech wiedzą, że kurwa. Tutaj ten, zasady to zasady. Co to za menelisko jakieś takie? Ktoś tu chyba kiedyś mieszkał. Odpocznij? Mogę tu odpocząć, jakbym bardzo chciał. Pewnie chodzi o to, żeby nie iść w nocy, znaczy nie iść w dzień. Ale w sumie jestem taki naenergetyzowany. Zostaw pieniądze dla innych? Kurwa, no bez przesady. A może zostawię w sumie? Nie? LOL. Nie jestem debilem, żeby pieniądze zostawić. Sami niech sobie radzą. No. To jakbyś dla siebie zostawił, ale całą hajs zostawił dla siebie? A, faktycznie mogę trochę zostawić. Dobra, $20 zostawię i ani odrobinki więcej. No, dobra, wypierdalam z tego miejsca. O kurwa, psiarnia. Dobra, szybko, spierdolamy. I tak oto nasza bohaterka przekroczyła granicę. I żyła, jak to się mówi, długo i szczęśliwie. Koniec. Nie, dobra, przepraszam, jeszcze nie przekroczyliśmy granicę. Dopiero jesteśmy w trakcie przekraczania. O kurwa, granica! Zajebiście! Haha, wolność! Wolność! Haha, wolność! Jesteśmy za granicą! Chyba. Snacks and drinks? Can I help you at all? Dzień doberek! Special 10-year commemoration of the collapse. There's some never-before-seen footage there. I'm not much for conspiracy theories, normally. I hear there are incriminating government docs out there. If we could just get our hands on those... Świnka wróżka. Dobra, co to jest napisane? Przepraszam bardzo, ja to kurwa. Dziękuję i powodzenia. Chrum, chrum. Kurwa, co to jest napisane? Nic nie widzę. No, zajebista świnka w ten. O, jedzenie nie potrzebuje, nie potrzebuje. Wie pan jak przejść przez granicę? Keep it down, kid. You wanna get my wife and I busted?
Can we trust you? Okay. You seem in good health. Maybe try crossing over the peak. There's a path to the right of the tracks. But be careful. One false step and that's it. Dobra. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Czyli krótko mówiąc, przez szczyt góry słyszałem. Podobno legenda głosi, że przez granicę można dostać się przez szczyt góry. Nazywaną tak zwaną drogą śmierci. Ta. Dobra, coś jeszcze mi powiesz? Musimy dostać się przez szczyt góry. To chyba tędy, tak? A może nie tędy? Kurwa, którędy on? Którędy na ten szczyt góry? Tędy? Tędy się jakoś skręca? Nie, chyba tamtędy jednak. Tak, jako że mamy mega dobrą kondycję. Naszą jedyną szansą, żeby przedostać się przez granicę, to przedostać przez szczyt śmierci. Hehe, wejdzie się do ciężarówki. Trochę śmieszne, ale niebezpieczne. Ta niebezpieczna droga, o której opowiadały tylko legendy. Cztery zmęczenia, co to jest? Jak mamy taką wyjebaną w kosmos kondycję? Co to kurwa jest? Możesz zadzwonić pod każdy numer telefonu, jaki znajdziesz. Może odkryjesz jakieś sekrety. Dobra, leci w to. Czas się przedostać przez granicę! Kondycję to akurat mam, więc nie powinno być żadnych trudności. Przez przegrę szczyt śmierci. No i co, tylko tyle? Straciłem zmęczenia? Przecież tam chyba cztery to zmęczenia były. Jeśli bym miał nie miał tyle siły, to bym pewnie padł i umarł. Ciekawe, czy w tej grze faktycznie można zginąć. O, fajowa gierka. Trochę śmieszne, ale niebezpieczne. Mówiące tak na wejście do ciężarówki, kiedy chcę przejść skrajnie niebezpieczną górą. No, bo mnie znajdą, że tak powiem, iść się przez górę śmierci. Brzmi jak zajebisty pomysł. Oj, tak. Musi mi się udać. Skocz, przejdź. Hua, parkour time, siuo. Nie bez powodu mówią na mnie człowiek parkour. Ja się nie przedostanę przez granicę? No to kurwa, patrzcie. Mogą cię psy zawinąć do pierdla dla zbirów. Oj tam, nonsens Karicon. Co ty pierdolisz? Jestem mistrzem podejmowania decyzji. Nie ma opcji, żeby mnie ktokolwiek złapał. I nagle rozpętała się burza. A chodzenie po szczycie podczas burzy to nie jest za mądry pomysł. A nawet bym powiedział, że dosyć popierdolony. Droga przez przestrzeń mych śmierci jest bardzo niebezpieczna. Podobno 9 na 10 osób nie daje rady. Nie no, kurwa, ale jebło. Nie no, podobno można zginąć, wystarczy, że kondycja mi spadnie, ale mam tak wypierdoloną kondycję, że to jest niemożliwe. Schroń się. Dobra, musimy się czaty tutaj schronić. Podczas burzy nie ma co chodzić na przestrzeń śmierci. O bogowie, jest i ona, góra przeznaczenia, a to jest przesmyk śmierci. Dobra, wypierdalamy z tego kraju, i 53 dolary na koncie. Nie będę tam jakimś biedakom zostawiał pod kamieniem, kiedy można wszystko zapierdolić dla siebie. O, co to za dziwne miejsce? Kurwa, trochę niebezpiecznie to wygląda.
co jest? Pozostałości po ładunkach wybuchowych, których prawdopodobnie użyto podczas ataku? O bogowie! Czyli to jest ten atak 96. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie pytał, czy wiem, o co chodzi, mówiłem, że tak. O, dobra. Tak zwana, o, ta bezpieczna droga, kurwa, maksymalnie bezpieczna droga. Najbezpieczniejsza droga. Idealne miejsce, żeby se wychillować. Tak. I popodziwiać te wypierdolone w kosmos widoki, do których zmierzam. O bogowie, zajebiste miejsce na odpoczynek. Elo Lamcia, tutaj raz, że się nie spierdolę, a dwa, że się wyspię. Co nie? Czy można wybrać sobie lepsze miejsce na odpoczynek? Myślę, że nie, byczki. To musiało być tutaj. Śpi. I tak właśnie zregenerowałem 2 energii. A podobno mnie to 4 miało kosztować ta wyprawa. Jestem! Na górze gówna! Na górze śmierci to znaczy się. Taki bogaty byłem? Nonsens. Bogactwo... Chciałem mieć po prostu hajsu dużo, jak przekroczę granicę już i tyle. No. Ta trasa nie miała nic, nie miała żadnego związku z bogactwem. Po prostu chciałem mieć dużo pieniędzy, no. I tak $20 zostawiłem. A wiecie, a dużo pieniędzy miałem. O kurde, jaki parkour. A dużo pieniędzy miałem, no bo... Kurde, no wiecie, no to zasada jest prosta. Widzisz hajs, bierzesz hajs. Okradanie biednych ludzi, czemu nie? Hua! Patrzcie na to! O kurwa, jaki zajebisty plecak tam jest! Dobra? Hua! Ua! Trasa niebezpieczna, to prawda. Co my tu mamy? Plecak, który wygląda tak apetycznie, że aż się chce go wziąć. Ale widać, że nie ma takiej opcji, a szkoda. Dobra, trochę wysoko jest. Czemu nie mogę tego plecaka wziąć? Bym go zatrzymał. Dobra, schodzimy tędy. Hua! Kurde, jakie ona parkury robi. No, niezła laska, niezła jest. Dobra, tam coś na dole leży. A to co to jest? Weślinę. Weślinę. Freedom. Nothing is more important. But there are many others in Petra still looking for it. 86 dni później, Election Day. Dzień wyborów. O bogowie. And their journeys have only just begun.